Siema, witam na kanale, z tej strony Voicim, a to jest kolejne spotkanie z grą Transport Fever 2. No i moi drodzy, dzisiaj chciałbym zająć się transportem publicznym, no ponieważ no, w niektórych miastach ten transport publiczny funkcjonuje już od jakiegoś czasu, no i te tramwaje, czy też autobusy po prostu wyglądają, no nie najlepiej, tak? Wyglądają wręcz bym powiedział fatalnie. Pobrałem sobie trochę modyfikacji różnych na różne autobusy i tramwaje, bo głównie tym się zajmowałem. Czekajcie, gdzie mamy jakąś zajezdnię, żeby wam to pokazać? Tu mamy tramwajową. Nie, tu jest akurat drogowa. Okej, no to zobaczcie, mam tutaj parę różnych nowych pojazdów. My sobie za chwilkę będziemy tutaj coś wymieniać, coś nie coś. Plus pobrałem sobie jeszcze kilka nowych tramwajów. Tutaj też to można zobaczyć, głównie to są te. No to są jako tramwaje, no bo trolejbusów po prostu w tej grze nie ma, więc myślę, że jak najbardziej możemy po prostu uznać, że no na jakichś tam liniach będą też jeździły trolejbusy. Dobra, zacznijmy sobie może od sprawdzenia na przykład tej linii tramwaje London-Brixton, bo tutaj mamy całkiem spore zarobki i no ta linia, jak widać, całkiem dobrze sobie tutaj radzi. Bardzo mnie to cieszy. Więc myślę, że tutaj moglibyśmy te pojazdy właśnie wymienić. I pytanie brzmi, czy wymieniamy je na takie same? Poczekajcie, może bez tego. To może tak, wymienimy tutaj te, na przykład na... Poczekajcie, bo to są te, czyli my możemy wymienić na przykład na takie, bo ten ma ile pojemności? 45, to może wymienimy je na trochę mniejsze. Na przykład takie VTS M. A tego jednego zostawimy, bo on na razie jest w dobrym stanie, to bez sensu go wymieniać. Ale na przykład te właśnie wymienimy i będą jeździły takie nowe pojazdy. O, takie trochę ciekawsze, fajnie wyglądające nawet całkiem. Mamy jeszcze tą linię 1, na której też no nie jest zbyt kolorowo, więc te trzy pojazdy też bym sobie wymienił na razie. Może w sumie wszystkie te cztery, ewentualnie inaczej. Ten pojazd skierowałbym do zajezdni, te trzy bym wymienił na takiego, o, niech będzie taki przegubowy Solaris Trollino, coś się zacięło. O, jest, dobra, zamieniły się, więc teraz będziemy mieli takie nowe oto pojazdy. Proszę bardzo. Tak to będzie, Londyn Centrum. No, no i dobrze. Więc możemy tutaj uznać, że właśnie tą linię będą obsługiwały teraz takie trolejbusy zamiast tramwajów. A tą, na tej drugiej będą jeździły nowe tramwaje. Ok, więc to jak najbardziej mamy. Teraz co możemy tutaj jeszcze? No bo tu mamy w ogóle jakieś przystanki, które nie są obsługiwane. Aczkolwiek to na razie nieważne. Tutaj mamy jeszcze PD London 02. Tu czeka bardzo dużo ludzi. No a też tutaj mamy, nie oszukujmy się, już takie raczej starocie. No, które nie wyglądają najlepiej. Więc też fajnie byłoby to wymienić na jakieś bardziej, no po prostu nowocześniejsze pojazdy. No i na przykład moglibyśmy tutaj może takie CNG Solarisa, czy coś tu jeszcze mamy ciekawego. No dobra, myślę, że może być taki CNG, jak najbardziej. Będzie trochę nowocześniejszy. I zawsze to będzie, lepiej, żeby jeździł taki nowocześniejszy. Chyba liczba miejsc za bardzo się nie różni, więc myślę, że możemy jeszcze dołożyć jeden pojazd. No bo też ważne jest to, żeby jednak te autobusy były trochę nowsze i te ogólnie te pojazdy, więc ja po prostu jeszcze raz sklonuję. I będziemy, po prostu, będzie jeszcze taki jeden dodatkowy, który będzie mógł właśnie... Aha, tylko że on tutaj stoi na razie, ale on zaraz sobie tam dojedzie. No, więc troszkę będzie ich więcej, będą jeździły. No i mam nadzieję, że to coś pomoże jednak, taki właśnie dodatkowy pojazd. Co jeszcze? Tutaj raczej nic. Mamy jeszcze taką linię PD London Oxford, która jest obsługiwana, uwaga, 58-letnimi pojazdami. To już zabytki są. Dobra, jednego takiego zabytka możemy zostawić. No drugi zostanie wymieniony. Więc zróbmy to tak. Ja go wymienię na jakieś może tutaj, dajemy na to takie coś. Taki zwykły proponuję, bez żadnych kombinacji. Niehybrydowy, taki po prostu najzwyklejszy Solaris. Raz. Zastąp. I teraz jeszcze raz bym sobie taki autobus sklonował. Jeden taki zostanie jako właśnie taki zabytek. To jest ten, tak? No, no to on będzie sobie jeździł właśnie jako taki zabytek. W ogóle jakie pojazdy mamy najstarsze po wieku? Matku, mamy jeszcze coś takiego, zobaczcie. To też jest już ewidentnie zabytek. Ja nie pamiętam, kiedy takie autobusy, chyba to był rok 1900 któryś, no teraz już takich autobusów nie ma. Aczkolwiek on też może zostać jako taki zabytek. On ma 86 lat i jest najstarszym pojazdem w całej flocie.
No i nadal się trzyma, więc dobra, niech on zostanie tutaj, bo on łączy tylko Southampton i Bournemouth. Czy on przypadkiem nie jest troszkę za rzadki? No jest na pewno za rzadki, więc mi się wydaje, że tak jeden może zostać, ale jednak poza tym... No to ja bym tutaj coś kupił, więc zaraz to zrobimy tak. Czekajcie. Sklonujemy sobie jego. Wyjedzie taki po prostu nowy, ale teraz tego nowego ja bym sobie zamienił na takiego Solarisa właśnie zwykłego. Niech on będzie na przykład w malowaniu warszawskim. I teraz bym go sobie sklonował. Dajemy na to, o, tak tyle razy. No i teraz te nowe pojazdy będą mogły sobie właśnie jeździć. O, w ten sposób. No a ten jeden zabytek będzie mógł też na mieście pozostać. Co jeszcze tutaj mamy? Te ciężarówki, no to myślę, że one mogłyby iść na sprzedaż. Norwich, zajezdnia. Z nich już korzystać nie będziemy, to one mogą iść na sprzedaż. Teraz mamy linię PD Southampton. No nie wszędzie będę zostawiać takie zabytki, więc myślę, że akurat ja mogę sobie powymieniać. Wszystkie tam, niezależnie od tego jak tam wygląda sytuacja. W ogóle co ta linia łączy, jeszcze żebym tylko zobaczył. Ona łączy Southampton z Brighton, to jest tutaj, tak? Aha, czyli ta linia to jest ta, która nam teoretycznie ma tych ludzi dosyć dużo przewozić. Więc fajnie też by było, żeby jednak jeździło na niej coś porządnego, więc sobie to zrobimy tak. Zrobimy wymiankę. No i weźmy tutaj na przykład o takiego Solarisa czwartej generacji, niech będzie taki na przykład cały czerwony. Zastąp, proszę bardzo. Takie nowoczesne pojazdy teraz będą tutaj jeździły po mieście, proszę bardzo. Całkiem fajnie one wyglądają. No i też pewnie mają, no zobaczcie jaką one mają pojemność, łomatko. Tu nie wiem czy nie będziemy mieli nawet troszkę ich za dużo. Aczkolwiek no z tego co widzę, ta linia rzeczywiście bierze dosyć dużo ludzi. Aczkolwiek no tutaj mamy bardzo wysoki wskaźnik, więc mi się wydaje, że nawet część z tych wozów można odstawić do na razie do jakiejś zajezdni. Proponuję te dwa na razie. A niech pozostałe po prostu zostaną. Akurat ta niedziela do zajezdni, więc po prostu będzie ich trochę mniej, no ale też żeby nie było ich nie wiadomo jak dużo, bo też nie o to chodzi. Te jaką mają pojemność? 18, że one są w granicach takiej normy, że tak powiem. No jednak te mają trochę większą pojemność, więc niech też będzie ich troszkę mniej. Dobra, jak tam dalej po wieku, to mamy teraz statki. No statki też by się przydało wymienić, nie oszukujmy się. To już mamy dosyć, to są dosyć stare pojazdy. Mamy z takich małych, to mamy na przykład takie, no on będzie na pewno troszkę nowocześniejsze, więc je po prostu wymienimy na dokładnie takie same, tylko że nowsze. Potem mamy jeszcze takie statki 3 i 5, je też sobie możemy wymienić na takie nowsze. Poza tym 10, bo ten jest w miarę nowy, to go nie będę wymieniać, tylko wymienimy sobie te dwa starocie. No i dzięki temu teraz już mamy te linie, które są obsługiwane autobusami. Na przykład mamy Luton Cambridge. Czyli to jest coś, co łączy nam tutaj. Co prawda ta linia jest dosyć pusta, aczkolwiek też fajnie by było, żeby tu były jakieś nowocześniejsze pojazdy, więc wymienimy to. Może dajmy na przykład takie Urbinka 8.6. Jeszcze raz po prostu je sklonuję, o. Będzie to jakoś tak. Elektryczne niech jeżdżą. Takie właśnie małe, ale żeby gdzieś tam sobie te dwa miasta łączyły w ilości czterech wozów. Jak najbardziej. Potem mamy tak, Luton, London Luton, to w ogóle jeżdżą dwa pojazdy tylko. To jest króciutka linia, czy ona ma pasażerów? Mi się wydaje, że ma. Więc tutaj jak najbardziej możemy te pojazdy też wymienić. Tutaj po prostu proponuję takiego, może nie takiego, dajmy na to coś na przykład takiego, to ma 18 pojemność. No niech będzie takie coś, proszę bardzo. Takie po prostu nowocześniejsze wozy też niech jeżdżą na tej linii. No żeby jednak one jakkolwiek tutaj się prezentowały. Dobra, mamy teraz jeszcze dalej 60 lat, mamy London Chatham, to jest jakaś stara linia, ona bardzo dobrze na siebie zarabia, więc też myślę, że możemy je wymienić na coś podobnego, takie nowe pojazdy poproszę. Mamy potem jeszcze PD Dower, to jest w ogóle gdzieś daleko, aczkolwiek ta linia na siebie nie zarabia, bo ona tutaj okrąża Dower tak dookoła, więc ona by się raczej nadawała do likwidacji, na razie sobie ją zostawmy, do niej jeszcze wrócę. PD Cambridge, Norwich, to też jest linia, która na siebie jak widać nie zarabia, ona jeździ w ogóle gdzieś tutaj. I to jest linia Cambridge, Norwich, jak ona jedzie? Aha, ona jedzie jakoś tak po chińsku. Wiecie co, ona na siebie też nie zarabia za bardzo. Czy my stąd nie mamy bezpośredniego połączenia koleją? No mi się wydaje, że jednak lepsze jest połączenie koleją, więc tą linię też by zaraz usuniemy. Dobra, idźmy dalej. PD Brighton. To też nie zarabia, a to jeździ w ogóle... Aha, wewnątrz tego miasta. No tak naprawdę, czyli linia wewnątrz tego miasta jest teraz potrzebna.
No mi się wydaje, że raczej na ten moment ona jest tak średnio potrzebna, dlatego że my tu już mamy linię, która nam to obsługuje. Jedyne co pod ten dworzec mogłaby podjeżdżać, więc może po prostu dołożymy taki zajazd na ten dworzec, po czwórce na przykład. Ja bym dołożył jako piąty przystanek tutaj zjazd. Przepraszam, nie to. Po czwórce bym dołożył to. Czekam, by wtedy jechał. No trochę po chińsku, no ale okej. I po ósemce też bym dołożył ten przystanek. O. Nie znowu, to się źle zaznaczyło, czekajcie. Nie tak, tylko to. Okej, czyli niech to właśnie funkcjonuje na takiej zasadzie, taki po prostu zajazd, kurs, że tak powiem, wariantowe, zajazdy kieszeniowe po prostu niech będą. No bo tak to musi funkcjonować, no. I mamy dalej tutaj za dużo tych pojazdów, więc ja sugeruję jeszcze na przykład odesłanie takiego jednego do zajezdni. Wtedy myślę, że pojemność będzie już na całkiem dobrym poziomie i te autobusy też nie będą jeździły nie wiadomo jak. Nie wiadomo jak puste, mam nadzieję. No ale okej, dobra, możemy jechać teraz sobie niżej. PD Cambridge Ipswich. To na siebie zarabia jak najbardziej, więc tutaj by się przydało to pojazdy wymienić. Ja proponuję wymiankę na takie nowocześniejsze, może nie na deskorolki, tylko na przykład na coś takiego. I wymienimy na przykład na takie malowanie warszawskie. Proszę bardzo, będziecie mieli nowe wozy. O, takie trochę nowocześniejsze jednak. Dobra, mamy jeszcze tak, linia PD Dauer, to są też na sprzedaż raczej pojazdy, no bo ich raczej nie będziemy używać, nie oszukujmy się, te dwa to na pewno idą na sprzedaż. Na złą, bo tego nie chcemy. Potem mamy tak, PD London, London Oxford, tu taki jeden zostaje, tak, PD Brighton. No dobra, ta linia może iść do usunięcia, bo ona jest już teraz niepotrzebna, więc czekajcie, ja mam cały teraz spis tych linii. PD Brighton. Brighton, usuń, aha, pojazdy na linii, dobra, to te dwa pojazdy po prostu na razie sprzedamy. I tutaj skierujemy tą linię do kasacji, tak na pewno usunąć. Dobra, więc to będzie pierwsza linia, zaraz tą Dower się zajmiemy. I na razie wydaje mi się, że to tyle, trochę jest i tak tą flotę odmłodziliśmy. Więc teraz tak, idźmy tutaj do Dower, bo tutaj mogą być problemy. Do Dower od jakiegoś czasu dojeżdża kolej. Czy ta kolej zarabia, czy nie, to już, że tak powiem, jest trochę inna sprawa, no wiadomo, że nie. No aczkolwiek, no, kolej dojeżdża, tak? No te autobusy, wiadomo, nie są tutaj jakoś specjalnie używane. No, aczkolwiek powstały, że jak powstała pewnie kolej, no to one musiały powstać, żeby jakkolwiek zapewnić jakikolwiek tutaj transport. No ale ja mam propozycję, że może na przykład tą linię PD London Chatham, bo ona jest taka dosyć mocno pospieszna, to może ona by jeszcze do tego Dower mogłaby podjechać. Więc myślę, że jak najbardziej można by było tak to zrobić. Może wtedy nie obsługiwała by po prostu wszystkich przystanków, ale na przykład, nie wiem, no dajmy na to te 3 plus ten pod stacją by obsłużyła. Ewentualnie jakiś jeszcze wjazd na przykład w głąb trochę tego miasta, jakbyśmy to zrobili. Czekajcie, na przykład tutaj. Taki jeden przystanek, który tutaj, tędy. No dobra, tak by mogło, myślę, to być. Czyli co, my teraz musimy wziąć tą linię London Chatham. Po przystanku numer 2 dodać inne przystanki, czyli trójka, jak to jest? Tu jest tutaj, tak? Tylko żeby to było w dobrą stronę. Czekajcie, który jest, to jest dwójka, czyli ja chcę na dwójce, tak, dobra. Potem jedziemy sobie tutaj, potem obsługujemy też to, później zakręcamy tutaj, potem jeszcze tak. Czyli tak trochę po chińsku, no i potem wracamy, damy stałą trasę i jedziemy z powrotem. Czyli to będzie PD London Chatham Dower. Dower, ale nie z caps lockiem, moment. Zamiast tego, czekajcie, zaraz tutaj zmienimy to. Dower, proszę bardzo. Natomiast linię Dower, czyli to będzie to, zaraz złapiemy za jakiś autobus, mam nadzieję, tejże linii. To jest między innymi taki. No to po prostu pójdzie na sprzedaż. Tak, potwierdź zmumowanie, a sama linia do usunięcia. Tak, usuń tą linię, czyli zostaje nam tylko po Dower jeżdżące takie połączenie. Mam nadzieję, że ono się nam tutaj trochę lepiej sprawdzi. No i możemy też dzięki temu to wyburzyć, bo to nam już potrzebne. No nie będzie, przy tym, że nie będzie tutaj tej linii. Więc trzeba przystanków będzie bez obsługi, konkretnie aż 3. Aczkolwiek będzie tutaj, że tak powiem, objęcie obszaru pozostałymi przystankami, więc wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Problem może być jeszcze tutaj z zatrzymaniem, aczkolwiek nie wiem, czy to by po prostu nie było dobrze, jakbyśmy się tutaj zatrzymali i tu po prostu byłby dodatkowy przystanek do tej czerwonej linii. To by było po drugim, tak? No to po drugim możemy sobie jeszcze tutaj się zatrzymać, no i po prostu będzie to dodatkowy przystanek. No,
i z tego osiedla będą sobie mogli podejść tutaj, tak? Zawsze to będzie jakaś alternatywa dla tych naszych pasażerów. Na tej linii już mamy wymienione pojazdy, tak, na tej linii mamy wymienione pojazdy na nowe, więc bardzo, bardzo dobrze. Okej, czyli to już mamy odmłodzone, został nam tylko ten po Cambridge. Cambridge Norwich, no właśnie, bo to jest linia, która obsługuje nam ten rejon. Ona jeździ teraz po chińsku naokoło, bo kiedyś pewnie jechała trochę prościej, teraz tu zrobiło się lekkie zamieszanie. W ogóle tak, po co nam jest ta droga? To nie wiem, ona tutaj donikąd nie prowadzi za bardzo, pewnie kiedyś była uczęszczona, teraz to jest jedynie dojazd pod zajezdnię. No niech zostanie, okej. Ten objazd się przydaje, aczkolwiek wydaje mi się, że dużo większe wykorzystanie ma ta linia. No właśnie, ta linia ma dużo wyższe wykorzystanie. Ta do Norwich no, jest potrzebna o tyle, że tutaj rzeczywiście mamy kolej. Aczkolwiek wydaje mi się, że do Cambridge można by było dojeżdżać trochę szybciej. Czyli na przykład przez taką małą ulicę, byśmy sobie na jakimś łuku mogli nawet zrobić, poczekajcie, na takim łuku. O, w ten sposób ja bym to nawet wymienił na taką drogę wiejską już bardziej. Nawet tu by dostali dofinansowanie ode mnie. Proszę bardzo, na wymianę całego tego odcinka drogi, aż do wjazdu do miasta. Więc wtedy ta linia mogłaby dokursować troszkę krótszą trasą. Aczkolwiek, czy dalej ta linia ma sens? No, tak naprawdę ktoś z nich chce korzystać. Tylko tak naprawdę na tej linii mało kto. Ludzie głównie chcą jeździć jednak tą linią drugą, która tutaj dojeżdża, czyli tą do Ipswich, na którą bardzo dużo ludzi czeka. Ona dojeżdża sobie tam, więc może zostawmy to połączenie do Ipswich. Mamy też połączenie Cambridge-Ipswich, więc to może tutaj ładnie nam działać. A za to tą linię po prostu Cambridge-Norwich usuniemy, tylko tam jest jeszcze jakiś pojazd, ten jeden. No to ja go sobie zaraz tutaj zlokalizuję, tylko czekajcie, muszę go złapać. Cambridge-Norwich, ty, tak, ty, zarządzaj pojazdami, po prostu robimy złomowanie. I dzięki temu ta linia może iść do usunięcia. Pytanie brzmi, czy tego na przykład byśmy nie połączyli wtedy w jedną, nie zrobilibyśmy takiej dłuższej linii Cambridge, po prostu Ipswich Norwich, tak można by było zrobić, tylko wtedy trzeba by było to zrobić coś takiego, że może jakiś na przykład wiadukcik by się przydał. No myślę, że byłoby to fajne, żeby jednak taki wiadukcik był, no bo fajnie by było, czekajcie, jakbyśmy to trochę podnieśli, tylko no właśnie, to by trzeba było na jakimś takim odcinku zrobić, tylko że kolizja, no tak, bo to jest dużo tych torów, nie? No jakoś tak. Nie da się. Ojciu, czekajcie. Tak na przykład jakiś przejazd, no też się za bardzo nie da, nie? Bo tutaj jest to wszystko tak porozcinane dziwnie. Czekajcie, no dobra, a spróbujmy na przykład tu jakoś podjechać. No dałoby się, co do tego? No dobra, a tutaj byśmy podjechali? No podjechalibyśmy. Czyli tu już by był przejazd, no i wtedy by był przejazd, no. Dużo szybszy. Niż jakaś jazda naokoło, no. Bardzo dobrze. Myślę, że taki przejazd się przyda, no dosyć pokręcony, no ale to jest jedyny, który jest obecnie dostępny. No i dzięki temu oni od razu mogą przejechać szybciej. Więc dzięki temu taka linia będzie miała większy sens, no i myślę, że teraz możemy ją właśnie przedłużyć jakoś. Tylko właśnie problem tkwi w tym jak. Aczkolwiek dobra, spróbujmy może te przystanki trochę bardziej porozdzielać. Ja bym na przykład zrobił jakąś parę przystanków w tym miejscu. I potem na przykład podwójne przystanki tutaj. O, one powinny to wszystko w miarę objąć, bo jak my będziemy stąd w ogóle wyjeżdżać tędy, tak? No to tu możemy jeszcze ewentualnie pod tą stacją zrobić jakiś taki dodatkowy zespół przystankowy, gdyby jeszcze coś było potrzebne, zawsze wtedy stąd też można podejść. To mniej więcej nam, myślę, całe miasto obejmie, plus jeszcze ten przystanek przy dworcu. Więc teraz tak, my zaczynamy ze Springfield Road, czyli to jest to. No to nie będziemy stamtąd zaczynać, to niestety będę musiał na jakiś czas skorygować troszkę. Bo tak. Proponuję pierwszy przystanek tutaj, potem drugi tutaj, taki podjazd, potem trzeci w tym miejscu, tylko że w drugą stronę, drugi peron, potem czwarty tutaj, może tak być jak najbardziej, potem jedziemy na piąty przystanek, który znajduje się w tym miejscu, szósty, który jest tu, no i potem wracamy do tutaj naszego, aha, jeszcze tu mamy przystanek, sorry, to będzie, czekajcie, po trójce, po czwórce, jeszcze będzie piątka, potem po siódemce będzie ósemka, dziewiątka, dziesiątka, jedenastka, wyjeżdżamy, no i dwunastka będzie tutaj na pętli, więc tak to może wyglądać. I który to będzie Ipswich Norwich, no Norwich, a tą jedną linię możemy sobie w takim razie usunąć, to jest to, Norwich, Ipswich, poczekajcie, tak bym to teraz poszukał,
linia, no tak nie znajdę chyba niestety, czekajcie, PD. Nie, tak nie będę tego szukać. Po prostu spróbuję ten autobus jakoś tutaj złapać, bo on powinien jechać gdzieś tutaj, to jest ten, tak, to jest ten. On za dużo traci nam pieniędzy, żeby jakby być utrzymywanym, więc proponuję zezłomować go po prostu. No i tyle, i będą jeździły dwa po prostu nowe pojazdy. Na razie one jeżdżą puste, aczkolwiek no pewnie trzeba, wiecie, znowu się muszą nauczyć teraz kursować po prostu po nowemu, tak? Ale szybka obsługa przystanku. No, to już na samym końcu mapy jedziemy, kawałeczek. Tylko 50, tu można jechać, ja bym trochę tutaj podwyższył jednak prędkość. No czemu tutaj mamy tak wolno jechać, skoro da się szybciej? Tak naprawdę tu w ogóle nie musimy się zatrzymywać. Myślę, że do tutaj i całe to możemy jechać szybciej. Aż do wjazdu do miasta. Nie ma po co czekać w ogóle. Lepiej, żeby jechał szybciej, bo wtedy wiecie, no może tych ludzi szybciej przewieźć i to będzie krócej trwało, nie? I wtedy będą bardziej szczęśliwi, że mogą korzystać z takiego transportu, który jednak jest troszkę szybszy. A mada, że jedziemy do stacji kolejowej w Norwich. Na tym przystanku czeka trochę tych ludzi, więc istnieje szansa, że coś na tym zarobimy jednak. No, 16 tysięcy zawsze coś, 15 osób z nami jedzie, a jeszcze musimy stąd wyjechać, tu też czeka sporo ludzi. Bo czeka ich tutaj aż, no... Ta linia już nie powinna w ogóle istnieć, przepraszam. Nie wiem, czemu ona jeszcze istnieje, ale ją sobie po prostu usunę. Nie będzie jej, będzie tutaj tylko jedna. No i dobrze, i teraz 10 tysięcy już mamy zarobione, jedzie drugi autobus właśnie. Tylko jeszcze moje pytanie brzmi, czy tych autobusów nie jest trochę mało. Mi się wydaje, że raczej jest, więc moglibyśmy może ich jeszcze trochę więcej dołożyć. Dajemy jeszcze znowu takie po prostu dodatkowe i tyle, niech one też wyjadą gdzieś na tę ulicę. O, jadą, proszę bardzo. Jeden na Victoria Road, drugi też na Victoria Road. Więc zaraz się włączą i też będą dodatkowo nam tutaj tę ofertę komunikacyjną wzmacniały, bo tu na przykład czeka 76 osób. No i teraz pewnie ten autobus, który tutaj dojechał, jedzie zawalony. Co to jest ten? Ten, aha, on dopiero czeka na przejeździe kolejowym. Wspaniale, ale jak tylko wjedzie, to zaraz będzie pewnie jechał zawalony ludźmi do granic. Tak przynajmniej obstawiam. I tak będzie. Proszę bardzo. No i teraz to już, o, ta linia będzie jednak opłacalna w miarę. No szkoda, że musimy dojechać tak naokoło. No ale innej drogi raczej nie ma. W sensie teoretycznie nie byłaby inna droga. No można zrobić skrót. Może nie trzeba jechać aż tam, chociaż tu mamy te przystanki. Ale te przystanki zawsze można było usunąć i zrobić taki skrót, nie? Wtedy te przystanki byśmy dwa po prostu wyburzyli. Albo czy ja mógłbym je na przykład przenieść? Nie mógłbym. To po prostu je bym wyburzył wtedy. O. I czekajcie, może jeszcze jakby mi się udało, to bym postawił po prostu na nowo te przystanki. O. I dzięki temu po prostu tędy by jechały te autobusy. Tylko nie wiem, czemu on teraz idzie w tę stronę. Powinien zawrócić raczej, ten też zresztą. Nie, zawracaj, tam masz jechać. No i dzięki temu skróconemu przejazdowi nie będzie trzeba tak naokoło tam objeżdżać tego miasta, tylko będzie jednak trochę szybciej to szło wszystko, nie? Co będzie jak najbardziej z korzyścią. Tutaj dalej tych ludzi bardzo dużo czeka, aczkolwiek już jest ich trochę mniej, więc zaraz to powinno zacząć jakoś działać, zaraz powinniśmy też na tej linii trochę zacząć zarabiać, bo jednak to jest sporo ludzi, chce być wożonymi. Teraz wszystkie autobusy są zawalone, więc wydaje mi się, że to raczej po prostu powinno działać, tylko trzeba jeszcze trochę poczekać. Niech te autobusy dobrze się po prostu porozjeżdżają między sobą, no i tyle. Dobra, czy my mamy jeszcze jakieś takie starocie, naprawdę starocie? W ogóle jaka linia ma najwyższą częstotliwość? Aha, paliwo i towary po Londynie. Najniższą ma olej do rafinerii Chatham, dobra. Ale mnie by jeszcze interesowały te pojazdy, dlatego że wracając, to musielibyśmy jeszcze po wieku je posortować jeszcze raz. No i teraz tak, ten ma, Londyn to jest Oxford, to jest najstarszy, to on sobie zostaje. Paliwo do Londynu i Southampton City, to jest, no, starość, nie oszukujmy się, to już właściwie ledwo jedzie. Więc może na przykład wymiana na jakiś nowszy trochę jednak zestaw, co? Edytuj, no i teraz tak, jakbyśmy tutaj zrobili. Elektryczny może na razie nie, dajmy spalinowe. Mówię, mamy jakieś łomatko, mamy zespoły trakcyjne, tak, bo ja sobie trochę ich poinstalowałem, ale zespoły trakcyjne to akurat nie tutaj. Ale jednak porządnie, nie? Dobrze, ile on ma pojemności? Chyba 150, dajemy jakieś 140 na przykład. O. Będzie od razu trochę lepszy i nowocześniejszy przede wszystkim ten pojazd. Już nie będzie tak straszył.
Mamy tu jeszcze takie cegły jakieś, cegły poborne MOW, te wszystkie pojazdy, w sensie te dwa są takie stare, to je też sobie od razu wymienimy na jakieś nowocześniejsze trochę. Do cegieł przewożenia to na przykład może być to, więc jak najbardziej to sobie zamienimy, będzie lepiej. Mamy jeszcze cegły do Southampton, tu też mamy takie dwa starocie, je wymieniamy na takie oto nowoczesne pojazdy. Czy coś jeszcze mamy starego? No tutaj mamy jeszcze takie cegły po Luton, one też są stare, w ogóle przede wszystkim te cegły nie są wożone, nie wiem czemu. Aha, no bo tak, bo tutaj po prostu z rzadka one są przewożone, ale tak poza tym no to raczej to działa. Tylko po prostu trzeba tutaj dołożyć jednak nowsze pojazdy przede wszystkim. Mi się wydaje, że taki jeden by styknął. A drugi po prostu pójdzie na złomowanie, no i tyle. Więc troszkę tych pojazdów zostanie zamienionych. Jeszcze możemy takie na przykład, paliwo i towary po Londynie, bo tu widzę, że mamy takie dwa staruszki, więc te dwa staruszki wymienimy na takie po prostu nowoczesne cysterny. Mamy jeszcze linię PD Southampton Sea. No, ten pojazd też by się nadawał do wymiany, aczkolwiek jego, czekajcie, wymienię, mogę wymienić go na takie samo? Mogę, dobra, tego wymienimy na taki sam po prostu, tylko że nowoczesny. No, więc teraz najstarsze pojazdy mają takie regularne 56 lat. Paliwo po Southampton Sea, do Southampton Sea. Dobra, ten najstarszy jeden myślę, że też można wymienić. Czy go sprzedamy? Wiecie co, może go sprzedajmy, bo w sumie tutaj się 8 marnuje, więc weźmy go sprzedajemy tylko i tyle. Dobra, więc takie poprawki, jak widać, no one się przydają. Tutaj teraz bardzo dużo ludzi czeka, no aczkolwiek no to już jest, że tak powiem, sprawa jakby naturalna tej gry. Tutaj już nic z tym za bardzo nie zrobimy, że te autobusy, że to tak działa niestety. Mam nadzieję, że jednak zacznie na siebie zarabiać to ta linia, która tutaj jest. Ona teraz zarabia coś, mi się wydaje, że o właśnie, zaczęła już powoli zarabiać, no bo jak widać, te autobusy się pewnie odpowiednio po prostu porozjeżdżały. Ja już za dzisiejsze spotkanie będę wam dziękować. No dzisiaj był taki odcinek poprawkowy, żeby rzeczywiście te nowe, żeby te tutaj nowe różne pojazdy wprowadzić po prostu na te trasy. Pytanie brzmi, czy tu by się jeszcze jeden nie przydał dodatkowy. Mi się wydaje, że mógłby się przydać, więc go po prostu sklonuję i tyle. Będzie jeden dodatkowy. Tramwaj 8, no niech będzie. On tam sobie pewnie wyjedzie zaraz na miasto. No właśnie, już jedzie. I będzie też dodatkowo tych ludzi mógł jak najbardziej nam przewozić, słuchajcie. Dobra, ja wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak było, oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Zostawcie jakiś też komentarz na kanale. No i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, który będzie już w następny piątek. Do zobaczenia.